Hej, MHL Władca Szynszyl i witam was serdecznie na pierwszym streamie z gry Hex Shards of Fate. Jak widzicie, nie wiem czy mi działa myszka tutaj na podglądzie. W każdym razie jest to wersja alfa grę. W prawym górnym rogu to jest taki globus, jest logo Hex i poniżej jest napis alfa. A jeszcze w paru innych miejscach to widać. Tutaj na obrazku po lewej, welcome to Hex Shards of Fate Alpha. Również podczas logowania się do tego klienta, bo ja jestem klient gry, a też dostajemy informację, że bierzemy udział w alfie. A czym jest Hex? Pozwólcie, że chwilę wyjaśnię. Otóż gra ta jest pierwszą próbą wdrożenia pomysłu połączenia dwóch gatunków, czyli MMO z TCG. Czyli jest to karcianka MMO. Przynajmniej takie jest założenie. W chwili obecnej jeszcze tego niezbyt widać. Ale pozwólcie, że powiem wam, jak to ma być bardziej założenia niż jak jest teraz. I powiem wam szczerze, że koncept jest bardzo ciekawy, bo w porównaniu do zwykłych karcianek, w których po prostu kompletujemy nasz deck, no i gramy ze sobą, tak? To tutaj dodatkowo mamy element RPG związany z tym, że nasze karty zdobywają coś w stylu doświadczenia, które rośnie wraz z tym, jak często je używamy w trakcie gry. I dzięki temu zyskują one jakieś dodatkowe zdolności, możemy je wyposażać w różne przedmioty, dzięki którym mają różne dodatkowe powery. To zależy konkretnie od karty i od tego, jak ją wylewelujemy. Oczywiście nie jest tego jakoś super dużo. Póki co tej opcji w alfie raczej nie ma, ponieważ tutaj chyba nie ma w ogóle możliwości jeszcze levelowania tych kart. Gra ma się dzielić na dwa aspekty, czyli ma być PvE, które ma mieć kampanię fabularną, oraz PvP. Póki co jest dostępne jedynie PvP, znaczy jest PvE, w sensie, że można grać przeciwko sztucznej inteligencji, ale nie jest to kampania fabularna, zatem nie mamy tutaj fabuły. Nie mamy tutaj jakichś rajdów, ponieważ mają być rajdy w tej grze. A rajdy polega na tym, że parę graczy gra naraz przeciwko jednemu super silnemu przeciwnikowi, tak, bossowi. Także rajdy tutaj również będą. Będą kampanie, questy i no, typowe rzeczy dla każdego MMO. Tylko że w wersji karcianej. W obecnej chwili jest to wersja alfa. Więc nie jest to nawet beta. Zwykle, jeżeli gry posiadają otwarte testy, nie jest w sumie otwarty test chyba, no cokolwiek, posiadają takie testy dla nie dla wynajętych testerów, tak, tylko po prostu dla zwykłych ludzi, to są to testy na poziomie bety. Twórcy Hexa zdecydowali się udostępnić również wersję alfa dla osób, które wsparły grę na Kickstarterze, ponieważ był to pomysł, który narodził się właśnie na tym serwisie przez firmę Cryptozoic, która jest twórcą paru karcianek, czy ma doświadczenie w branży karcianek, aczkolwiek jest to ich pierwsza próba wdrożenia gry karcianej w internet, czyli stworzenia po prostu gry komputerowej, a nie tradycyjnej karcianki, którą gramy w realu. No i muszę powiedzieć, że skala przedsięwzięcia jest spora, bo wzięli sobie za cel połączenie tego z MMO. No jest to
jak już powiem, pierwszy raz, kiedy my mamy z kimś do czynienia. To, co mam do dyspozycji teraz, jest bardzo, bardzo niegotową wersją tego, co będzie. Więc możecie pomyśleć, że jak to będę wam wszystko pokazywał, że to będzie tak bardziej robię antyreklamę tego, bo póki co to wszystko nie działa zbyt dobrze. Co mi się o tym przekonacie? Aczkolwiek mogę wam pokazać, na czym to polega, więc będę właściwie więcej opowiadał niż grał na tej fazie, ale dzięki temu będziecie mogli zobaczyć, jak całość się będzie rozwijała, gdyż będę robił potem kolejne streamy, kiedy będą pojawiały się nowe update'y, będziecie sami mogli obserwować, jak taka gra się rozwija, nabiera nowych treści, są patchowane różne rzeczy i staje się coraz grywalniejsza. Ta wersja jest przeznaczona do testowania dla wybranej grupy osób, które dotowały ją na Kickstarterze i na innych serwisach, które ogólnie dotowały tę grę. Dzięki temu zostały właśnie ekskluzywne dostęp do alfy. Tam było jeszcze sporo innych bonusów, zależnie od tego, jaką kwotą wsparliście twórców. No i oczywiście całość w założeniu ma być free to play, aczkolwiek ażeby grać w PvP, będzie, czyli grać z innymi graczami, należy będzie posiadać karty, które kupuje się w boosterach, tak jak w normalnej grze karcianej za pieniądze. Natomiast PvE ma być, żeby grać w PvE, będzie można to robić całkowicie za darmo. I w ramach kampanii PvE będziecie zdobywać karty, które będzie można tam używać. Czyli każdy będzie miał tak jakby dwie osobne pule kart. Jedną do PvE, czyli do kampanii, a drugą do grania z innymi graczami, które będzie mógł używać w zwykłych rozgrywkach, czy też jakichś online'owych turniejach. Zapewne takie również będą. No i może wam w końcu pokażę, a jak to wygląda. Na razie mamy tutaj trzy możliwości w zasadzie. A mamy ekran opcji również. On nie jest zbyt ani ładny, ani specjalnie dużo nie można w nim zrobić. Jak widzicie, na razie ogranicza się do wyboru rozdzielczości ekranu i głośności. Więc wrócimy do ekranu głównego. Jak są również swoje forum, na którym gracze już dyskutują o strategiach i o metagame, o deckach. Publikują tam swoje decklisty. Jeżeli również bierzecie udział w alfie, to zapraszam, żebyście tam weszli. Możecie się czegoś dowiedzieć o tym, jak grać, o błędach w alfie. Możecie je zgłaszać tam. Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, to tutaj póki co możemy grać przeciwko AI, czyli botom, przeciwko zwykłym graczom i przejść do kreatora decków, co właśnie zrobię. Tak wygląda ekran tworzenia decków. Tutaj mamy dostęp do naszych kart. Póki co każdy użytkownik ma dostęp do wszystkich kart, jakie są. Po prostu. Jak widzicie, no, trochę to laguje. Spora część błędów jest związana, znaczy błędów, lagów opóźnień w grze jest związana z tym, że ona obecnie znajduje się na bardzo małym serwerze. W sensie serwer ma w zasadzie pojemność taką, jaką musi mieć. Minimalną. Nie jest to serwer, na którym będzie już gotowy produkt, na którym będą grali a ludzie w naprawdę dużych ilościach będą mogli tam grać. W obecnej chwili jest to dostosowane do tego, aby zaspokoić jedynie potrzeby minimalne, pozwalające na wejście tej ilości graczy, którzy mają dostęp do alfy. Jak sami widzicie, no, to się wczytuje dość wolno. Więc może powiem coś o
kartach. Zasady gry myślę, że będę wam mniej lub bardziej tłumaczyć już w trakcie, ale nie są one skomplikowane, jeśli graliście w różnego rodzaju gry karciane, to na pewno typu Magic czy coś, to na pewno szybko się w tym połapiecie. Wystarczy zagrać parę gier i już wszystko człowiek ogarnia. Jak widzicie, jest 5 kolorów kart, które są reprezentowane resursami. Tutaj odpowiednikiem energii, czy ogólnie czegoś jest po prostu resource, czyli zasób. Mamy 5 rodzajów zasobów. Wild, czyli dzikie, blood, czyli krwawe. Nie jestem pewien, czemu krwawe są tutaj fioletowe, no ale diamentowe, czyli w tym wypadku one są czarne. Wild są zielone, rubi czerwona i sapphire szafirowe, czyli niebieskie. Więc mamy Ruby i Sapphire, remake trzeciej generacji confirmed, a jeszcze mamy karty bezbarwne, które nie są tak do końca bezbarwne, one są takie brązowe. I to są artefakty. Teraz może opowiem nieco o... W sumie możemy się przyjrzeć tym kartom i ja wam pokrótce wyjaśnię, w jaki sposób się je zagrywa. Ile jest rodzajów kart? Oprócz zasobów mamy jednostki, 2 rodzaje zaklęć, artefakty. Jeszcze są te karty stałe. Dobra. W sumie mam w moim deku chyba wszystkie rodzaje kart, jakie są, oprócz jednostki. Nie mam żadnej jednostki. Mam dość ciekawy deck, o którym zaraz też słowo powiem, nie mam w nim żadnej jednostki, ale jednostkę zaraz sobie znajdziemy, ja wam pokażę jakąś losową, pierwszą, lepszą. Okej, to jest jednostka. Każda karta ma swój koszt. Ten koszt widać w lewym górnym rogu. W tym wypadku jest to 1. Nie wiem, czy widać mój kursor na streamie. Jeśli nie, to po prostu jest to na lewo od nazwy w takiej fajnej złotej ramce. Poniżej na pasku są takie świecące się kryształki w jednym z 5 kolorów. To jest ilość zasobów, jaką musimy mieć, aby przywołać karty. Widzicie, tutaj zasobów się nie zużywa. Kiedy zagramy jakiś zasób, on zostaje na zawsze. Mana regeneruje się co turę. I maną musimy gospodarować. Natomiast zasoby się nigdy nie kończą. Nigdy się nie zużywają. Wystarczy, że mamy ich odpowiednią ilość, możemy już zagrywać na zawsze wszystkie karty, które takiej ilości potrzebują. No chyba, że będzie jakaś karta, którą przeciwnik będziemy zagrać, żeby zniszczyć nam zasób. Jeszcze takich nie widziałem, ale nie widziałem wszystkich kart, więc nie wykluczam, że już takowe istnieją. Więc to jest koszt zagrania. Musimy 2 rzeczy spełnić, tak? Posiadać odpowiednią ilość many w naszej turze oraz odpowiednią ilość, znaczy w naszej lub przeciwnika, jeśli zagrywamy kartę, którą możemy zagrać w turze przeciwnika, jest jeden rodzaj takich kart. I musimy mieć odpowiednią ilość punktów zasobów. Poniżej jest napisane pod obrazkiem, że jest to trup, czyli jest to właśnie jednostka. Dalej są takie... na prawo od tego jest napisane, jaki to jest rodzaj. Ikonka na prawej przynależność do jakiejś frakcji. To są jakieś chyba 2 frakcje, ale to nie jest w ogóle ważne z perspektywy gameplayu, więc poniżej jest opis, co ona robi. Na samym dole są 2 cyferki, to jest atak i obrona karty, czyli ile zadaje ona obrażeń i ile jest w stanie na siebie przyjąć obrażeń. Każda karta może raz na turę, w trakcie tury użytkownika raz zaatakować, a w trakcie tury przeciwnika zablokować. Przy czym
karty mogą atakować lub blokować. Nie mogą atakować w turze, w której zostałem przywołane i nie mogą blokować po turze, w której atakowałem. Taka jest zasada. Jeśli karta blokuje, no to przyjmuje obrażenia na siebie. Jeśli żadna karta nie zablokuje ataku, to obrażenia idą na gracza. Każdy gracz dostaje na start 20 punktów życia. Jeśli straci wszystkie, to przegrywa. Tak to właśnie wygląda. Dobra, są też dwa rodzaje zaklęć, one mają ten sam koszt. Jest Quick Action, który możemy zagrać w dowolnym momencie gry. Właśnie to jest Quick Action. I Basic Action, które możemy zagrać tylko w trakcie naszej tury. Oprócz tego są artefakty. Artefakty również mogą być jednostkami, a jeśli nimi nie są, to są konstantami, w sensie, czekaj, tutaj jest chyba inna określenie, dobrze powiedziałem, konstanty. Konstanty to są zaklęcia, które stoją cały czas w grze i po tym jak je zagramy i możemy ich używać. Jeżeli coś ma w kółeczku taką cyferkę, to jest informacja o koszcie, czyli tyle koszt, czyli 3 many i 2 fioletowe resursy potrzebujemy, aby ją zagrać, natomiast 2 many potrzebujemy, żeby jej użyć. Konstanta możemy używać raz na turę maksymalnie. Artefakt z kolei posiada taką zonę, że jest konstantem i sobie siedzi na polu gry. Nie może zostać zniszczony. Jeśli artefakt jest trupem, poczekajcie. Nie do końca wiem, ale chyba wtedy po prostu zachowuje się jako... Tak, wtedy po prostu zachowuje się jako trup i ma zdolność artefaktu, czyli może być raz na turę używany. I nie wymaga żadnych resursów do przywołania. Artefakty nie wymagają resursów do przywołania, tylko zawsze mamy. Wyłącznie mamy. Dobra, to są chyba wszystkie rodzaje kart omówione przeze mnie, mniej lub bardziej. Teraz zobaczmy, jak to wygląda w grze. Zagramy sobie na AI, ponieważ nie będziemy musieli czekać, wyszukiwać sobie graczy. Na obecną chwilę to... Aha, miałem powiedzieć coś o moim deku. Dobra, mniejsza. Wytłumaczyłem zasady, więc teraz mogę powiedzieć po prostu o moim deku. Wspomnę też, że nie zdziwcie się, ale ta gra nie. Najpewniej nie. Aha! Najpewniej nie dojdzie do końca. Zapomniałem jeszcze wspomnieć o tym, jak wygląda początek gry. Na początku gry losujemy oczywiście, który gracz zaczyna. I ciągniemy 7 kart. Jeżeli nasza ręka nam się podoba, możemy ją zostawić. Jeśli nie, możemy ją wtasować i wyciągnąć od nowa. Przy czym za każdym razem, kiedy na to się decydujemy, ciągniemy jedną kartę mniej. Czyli na początku ciągniemy 7 kart, stwierdzamy, że nasza ręka jest do dupy, chcemy nową, to ta nowa będzie miała już tylko 6. Kolejna będzie miała 5 i tak dalej. Zatem trzeba się zastanowić, czy się chce to zrobić. W innych grach na przykład twój przeciwnik ciągnie kartę. Tutaj tego nie ma. Tutaj ty sobie sam skracasz rękę. Ja gram deckiem, który jest Exodią tej gry. Jeśli wiecie, co to jest Exodia w UGO, jest taki archetyp. Polega na tym, że jeżeli wystawisz 5 kart Exodii, to wygrywasz. Znaczy nie wystawisz, wystarczy masz na ręce. Jeśli masz na ręce wszystkie karty Exodii, to wygrasz. Jest to deck, który polega na stolowaniu i uniemożliwianiu przeciwnikowi atakowaniu, podczas gdy ty starasz się dobrać jak najwięcej kart, ażeby zyskać wszystkie Exodie. Tutaj tą kartą, akurat tę kartę mam na ręku, więc mogę wam pokazać. Aha, dobra. Może klikniemy, żeby keep hand. Sliver of the Immortal Spear. Boże, co długa nazwa. Jak widzicie, jeżeli posiadamy ich 5 na polu, przy czym one muszą być na polu, są to artefakty,
A wówczas zadajemy 5000 obrażeń na przeciwnemu czempionowi. No, czyli krótko mówiąc, wygrywamy grę, no bo raczej przeciwnik nie będzie miał więcej niż 5000 życia. Biorąc pod uwagę, że na start dostaje 20. Dodatkowo ma ona właściwość taką, że jak ją już wystawimy, to możemy raz na tura stworzyć kopię tej karty i wrzucić ją do deku. W tradycyjnej karciance nie byłoby to rzecz jasna możliwe, no bo no nie stworzymy z niej z powietrza kopii karty. Wspomniałem jeszcze wspomnieć, że poza resursami możemy mieć 4 kopie danej karty w deku. Łącznie musimy mieć co najmniej 60 kart. Podobnie jak w Pokémonach. W Pokémonach musimy mieć dokładnie 60 kart. Tutaj musimy mieć co najmniej 60 kart. 4 kopie każdej gry poza energiami, tak? No to tutaj resursy. Możemy mieć dowolną ilość. Tak samo jak energii w Pokémonach. Dobra. Teraz ma nasz przeciwnik. Nasz zautomatyzowany przeciwnik. Teraz jest nasza tura. W moim deku nie ma kart, które wymagają tylko jednej energii. Dlatego w tej turze możemy jedynie zagrać sobie energię resursa. I wtedy na następnej turze, jak będziemy mieli 2, to będziemy mogli coś zrobić. No najpierw nie będę chciał właśnie przywołać mój przedmiot, ażeby przepełnić mój deck jego kopiami. Im więcej ich mam, tym więcej kopii mogę naprodukować na turę i tym większe mam prawdopodobieństwo, że na nie po prostu będę trafiał. Takie jest założenie tego. Więc na start rzucę resursa. Zagranie karty resursa, co możemy zrobić raz na turę. No, jest to logiczne. W praktycznie każdej karciance możemy zagrać jedną manę, energię, tutaj resursa na turę. Zagranie go daje nam 3 rzeczy. Aż 3. Bo są 3 rodzaje zasobów w tej grze, przy czym zagranie resursa daje nam wszystkie 3 na raz. Po pierwsze, zwiększa nam pulę naszych resursów danego koloru. Po drugie, zwiększa naszą maksymalną manę i aktualną manę o 1. Teraz mamy 1 na 1, ponieważ nie zagraliśmy jedną kartę. Jeżeli byśmy go zużyli, byśmy mieli 0 na 1. W kolejnej turze by nam się zrecharge'owało. Zawsze co turę wznawia nam się do maksymalnej ilości many. I trzecia rzecz, którą to robi, jest zwiększenie, nie wiem jak to nazwać, punktów mocy naszego czempiona. Może tak. To jest ta pomarańczowa cyferka na prawo od moich punktów życia. Moje punkty życia to jest 20. Na prawo od punktów życia jest 1 w tej chwili, po zagraniu innego resursa. Jeżeli mamy odpowiednią ilość punktów, to możemy skorzystać z umiejętności naszego czempiona. Do każdej talii możemy dobrać jednego z iluś tam czempionów. Każdy posiada jakąś swoją umiejętność. W moim wypadku, jeżeli mamy... Właśnie najechałem na nią. Jeżeli mamy 2 fioletowe resursy, to jest dodatkowy wymóg, to możemy za 4 punkty zapłacić 2 życia, żeby wyciągnąć jedną kartę. Może to się ma wydać słabe, ale w tej karciance dociąg kart jest bardzo słaby, więc coś, co wam pozwala wyciągnąć jedną kartę, nawet jeśli przypłacacie to 2 punktami, czy jest dobra. Przy czym koszt jest dość wysoki, bo musimy zagrać 4 zasoby, żeby raz tego użyć. Także, no. Zakończę moją turę, ponieważ nic więcej nie mogę w niej zrobić poza zagraniem mojego resursa. Zobaczmy, co tu przeciwnik robi. Wystawia takiego oto konstanta. Każda jednostka, która posiada flight, zdobywa plus 1 do ataku i obrony. Okej, okay, to jest jego konstant. Czyli on działa zawsze. Aż do momentu, gdy się go zniszczy. Nie wiem, czy można czymś niszczyć konstanty w tej grze. Dobra, możemy zagrać drugą kartę resursa i wystawić nasz artefakt. Właśnie to zrobiłem.
Wspomniałem, że słonieć jest coś takiego tutaj jak double tap. No to jest właśnie tu, gdzie najechałem. I to oczywiście nie działa. To jest właśnie związane z doświadczeniem danej karty. Będziemy mogli przerzucić na jakby drugą stronę karty. Nie jej tył, ale jej trzeci tył, trzecią stronę. Dlatego właśnie to jest internetowa gra, normalnie by nie było to możliwe. I wtedy byśmy mogli zobaczyć sobie, ile ta karta ma tam punktów doświadczenia i ogólnie jej statystyki, tak? W tym wypadku oczywiście tego nie zrobimy, bo tej opcji jeszcze tutaj nie ma. No ale możemy użyć właśnie tej możliwości wrzucania kopii tej karty do deku. Teraz możecie sprawdzić na liczbę kart w moim deku, jest ich 51, teraz jest 52. Bo właśnie wrzuciłem kopię tego artefaktu. Trzeba mieć 5 tych artefaktów, tak? A jak powiedziałem, można mieć tylko 4 kopie danej karty w grze. Właśnie dlatego mamy tutaj możliwość tworzenia kopii i będziemy mogli mieć w deku znacznie większą ich ilość niż potrzebujemy. No, a przejdziemy do kolejnej tury, bo nasza mana się skończyła. Zobaczymy, co tam nasz przeciwnik zrobi. Jestem ciekaw, kiedy ta gra się wywali. Ona się prędzej czy później wywali. Mi się praktycznie nie udaje. Nie zdarzyło się sytuacja, żebym grę zagrał do końca. Okej, zagrywam kolejną manę. Zobaczmy, co my tu możemy zrobić. Na pewno możemy stworzyć kopię tej karty. Koszt tego przedsięwzięcia jest zerowy, kiedy już mam wystawiony ten artefakt, także mogę ten spamować do woli. Z kart, które mogę zagrać... Czemu tego nie mogę? Aha, bo przeciwnik nie ma żadnych trupów. Tak, to jest. Tak, to działa na trupa, a przeciwnik nie ma żadnej jednostki. Na trupa. Tak, w języku polskim trup oznacza coś innego niż po angielsku. Okej. Okay. Mamy dwie karty, które zwiększają życie. Większym jest to dek stalerski. Chcemy jak najdłużej przytrzymać się. Więc tak, mam takie dwie karty. Jedna zwiększa, że moje życie o 7. A druga zwiększa o 4. Przy czym za każdym razem, kiedy ją zagram, wtasowuję z powrotem do deku i sprawiam, że każde kolejne zagranie karty o tej nazwie zwiększa HP o 4 więcej. Czyli na początku zwiększa o 4, potem 8, potem 12. Przy czym mogę tego używać nieskończoność, bo za każdym użyciem wtasowuję to z powrotem do deku. W tej chwili jest to Suffing Breeze. Kojąca bryza daje mi więcej, więc zagram ją. Dobra. Byłem w tym, że nie mam więcej many. Potrzebowałbym jeszcze karty fioletowego resursa. Wtedy miałbym 4 many i miałbym po 2 każdej. Każda karta w moim deku wymaga do dwóch resursów, aby ją zagrać. Bardzo mocną kartą jest Extinction. Za 4 many chcę zniszczyć wszystkie jednostki przeciwnika. No swoje też, ale w tym deku nie wystawiamy jednostek, więc nic tam nie robi. Bardzo też fajny jest Life Siphon. Możemy na niego przeznaczyć tyle many, ile nam się podoba. Wtedy zadajemy przeciwnikowi obrażenia równe ilości many, jaką wydaliśmy i tyle samo życie zyskujemy. Bardziej tu chodzi oczywiście o zyskiwanie życia dla nas. No, aczkolwiek ta karta jest rzecz jasna bardziej late game'owa, kiedy już tej many dużo mamy. W tej chwili nie mogę jej nawet zagrać, bo nie mam dwóch fioletowych resursów. Aha, karty, które już zużyliśmy, artefakty się tapują. Widzicie, ona jest tapnięta. Znaczy już użyliśmy. Chyba tak samo jest z atakującymi jednostkami, nie jestem pewien. O, za... Taka karta, o. Jednak jest tu draw. Zatrzymane. I jeden niebieski resource. Może wyciągnąć dwie karty.
Podejrzewam, że grałbym na moim deku, gdyby pasowała. W obecnej chwili mam i tak dwa kolory. A czasem jest problem, żeby mieć odpowiednią ilość. No właśnie, teraz dostaliśmy diamentowego szarda. A ja bym chciał fioletowego. No dobra. Robimy kolejną kopię naszego artefaktu. Ale drugi nam nie chce dojść. No, ale przeżyjemy z tym. No i zagram sobie Eternal Jaw, Wieczną Młodość. Również stosując ją z powrotem do deku. Jak widzicie, mam 31 HP. Mój przeciwnik ma tylko 20. Chociaż jeszcze nic nie zrobił. O. Chyba ma pecha. Oj, co to jest? Tak, znowu ciągnie dwie karty. Skubany, masz 4 resource, a nic nie może zagrać. Aha, ja też już mam 4 punkty. A, znowu. Widzicie, to mnie boli podwójnie. Nie dość, że nie mam dostępu do tych kart, to jeszcze nie mam dostępu do mocy mojego Hrosa. Gdybym miał drugą diamentową. Drugi diamentowy zasób. Znaczy nie. Diamentowy, tylko. Fioletowy to jest tak. Blad. Krwawy zasób. To bym mógł wtedy użyć jego umiejętności i wyciągnąć sobie jedną kartę. Co by mi niewątpliwie pomogło. No ale dobra. O tyle dobrze, że mój przeciwnik nie może atakować. A nawet jeśli coś wystawi, to mam kartę, która może to skontrolować. Będzie mi tam znaczyć napisał. Ten czat jest o tyle kłopotliwy, że on wyskakuje w randomowych momentach. Ja mogę go przesunąć. Gdzieś tu. Tutaj się nic nie dzieje, więc niech będzie. O, chyba gra się wywaliła. Tak. Tak właśnie wygląda, jak się gra w Wine. Jest moja tura. I nie mogę nic kliknąć, żeby kontynuować grę. No. Naciskamy Escape Report Bugged Game. Spróbujemy jeszcze raz. Te przerywania się są związane właśnie z serwerem. Nasz przeciwnik używa tego samego Herosa, Kranoka. Jest pula chyba bodajże rzędu 5 botów. No, już się zawiesiło. O Boże, nawet się nie zaczęło. Jest pula bodajże 5 botów. Każdy z nich ma innego Herosa. I talię mu przypisaną. No, wszystkie chyba stosują jednokolorowe talie. Nie jest to najlepsze starty, ale przynajmniej mam resursy. Więc nie będę przetasowywał. Było fajnie, gdybym dostał tę bibliotekę, no. Zawsze jest fajnie mieć ją na handzie na start. Wtedy można zacząć produkować kopie i wtasowywać. W kolejnej turze żadnej z moich kart nie będę mógł zagrać, ale na razie wystawię diamentowe szardy. Bo widzę Wieczną Młodość na ręce, a ona potrzebuje takowych dwóch. Też Murder też mi się może przydać. Murder niszczy wybraną jednostkę przeciwnika. Jak przeciwnik mi coś tam wystawi, co będzie mi mogło tłuc, to będę mógł to zniszczyć. On dostałem drugiego Eternal Jaffa. Czyli to jest aż 12 punktów HP dla mnie. W tej chwili, jeśli oba zagram, niestety w jednej turze nie będę mógł tego zrobić, no ale. Co jak przeciwnik coś wystawi, to mam jeszcze to. To też jest bardzo dobra karta. Inner Conflict. Czyli przeciwna jednostka nie może atakować ani blokować. A nie, to tak jakby i nie było w zasadzie. No i cóż, zagramy Eternal Jaw.
Nic innego w tej chwili nie mogę zrobić. Szkoda, że nie dostałem mojego artefaktu. Mam jeszcze jeden rodzaj artefaktu w moim deku. Nie wiem, czy go wyciągnę. Co my tu mamy? Adamant... Aha. Czyli nic nie robi. Mam tylko jeden ataku. Większą życie jeden, ale... Ja i tak nie zamierzam mu... wyrządzać krzywdę. A, dobra, dostałem drugi. Okej, dodam sobie tego, żeby mieć po dwa. Możemy użyć mocy mojego czempiona. Okej, tak to właśnie wygląda. Leciliśmy dwa życia, ale wzięliśmy jedną kartę i dostaliśmy kolejny Eternal Yav. To jest coraz więcej życia, teraz dostaniemy 8, patrzcie. Jest 30, tak. Niestety się nie zwiększa informacja na karcie, więc nie do końca wiadomo, ile to wynosi. Trzeba zapamiętywać, ile razy się zagrało. Ja zagrałem już dwa, więc kolejnym razem dostanę 12 punktów życia. Nasz przeciwnik będzie mógł nas atakować za jeden punkt, dosłownie. Wiele mi to nie robi w sytuacji, w której mam 10 ponad limit, a w kolejnym też będę miał kolejne 12. Więc może sobie atakować nas przez 20 tur. Okej. Tutaj była opcja wybrania blokerów, ale oczywiście żadnych nie mamy. Jednostek. Więc tym bardziej nie będziemy blokować. Bo nie ma czym. Jeszcze jeden inner conflict. O Jesus, ta karta mnie lubi. Nie wiem, co bardziej się opłaca. Nie mam żadnej karty, która wymaga trzech. Chyba. Na pewno nie białej, więc zagram. Więc zagram tę. No i kolejny Eternal Yav poleci. W chwili to jest 12. Jeśli wyciągnę ich jeszcze jeden, to będzie to już. Aha, 6. Znaczy, to będzie już czwarte użycie, czyli 4 razy 4. Przez 6, 16, no. 16. Dobra, znowu nas atakuje porażającym jeden. Ja chyba mu zagram Inner Conflict, bo mam już trzy kopie tej karty, więc mogę raz na turę sobie zarzucić, żeby mu to przyblokować. Blokować mu ten aż jeden punkt. Tak. O, Immortality, kolejna karta. Tym razem to jest Quick Action. Jeśli przegrałbym grę w tej turze, to zamiast tego kończę z 10 punktami życia. No co logiczne, chcemy to raczej zagrać w turze przeciwnika. No w tej chwili możemy zagrać Sharda. Zwiększyliśmy naszą ilość punktów, mamy na 6 punktów, dlatego dep to jest dużo. Znaczy dużo więcej mi nie jest potrzebne. Okej, okay. Tak to wygląda. Tak się właśnie targetuje tutaj kartę. Jak widzicie, on dostał teraz taki status. No tutaj... Powinno być widać w opisie. Ha. Nie wiem. Ostatnim razem jak sprawdzałem, to się pojawiało w opisie karty. Może na nie wszystkich kartach. Ale widzicie, tutaj są takie ikonki. Karta jest tapnięta, ponieważ atakowała w poprzedniej turze. I w związku z tym w tej by nie mogła na przykład blokować. Dopiero na początku tury przeciwnika ona zostanie untapnięta. Odtapowana. Okej. Okay. Teraz nie pojawi się chyba ten tekst. No dobra. Wiadomo, o co chodzi. Co my tu mamy? What the fuck? Tutaj za 3 punkty mamy. Aż 5 rzeczy można zrobić na tej karcie i każda kosztuje 3 punkty mamy. Może nie będę wyjaśniał, o co chodzi. Tylko by to zajęła ta karta. Bardzo szybko znikiem. On używa swojej umiejętności, czyli za 2 many life drain. No daje karcie. Life drain, no to chyba związane z tym, że jak atakuje, to sama sobie odnawia życie. No ale. O! Dostałem tę kartę, którą chciałem. Dobra.
Najpierw zagrajmy Inner Conflict może. Przeblokujemy mu tę kartę. Tak. I tak. Aha, jednej many nie starczy, żeby tego użyć. No dobra. Więc to jest drugi rodzaj artefaktu, jaki mam w deku. Sekretne laboratorium. Za jeden many mogę wyciągnąć kartę z deku, po czym jedną kartę z deku z handu zdiskardować. No, bardzo przydatna, żeby przekonać dek. W tej chwili nie mogę tego użyć, bo nie mam many. No, ale już to przywołałem, więc od kolejnej tury na luzie będę mógł sobie jedną kartę. Zawsze dobra, co my tu mamy? No, kolejna kopia tego. Znowu mu to przyblokuję. Tak się skończy. A nie! Nie, nie, on zagrał na tym. On sobie ją ulepszył, nie wiem po co, chyba nudzi mu się. Ulepszył sobie kartę, której tak nie może używać, no. Dobra, nie będę musiał blokować. No, dostałem... Znaczy nie będę zagrał tego Shard'a, bo nie wiem, czy nie będę chciał go zdiskardować czasem. Zobacz, co dostanę. No, okej. Okay. Mogę sobie przylokować tego. Jeszcze jedna? Ej, dla mnie bomba, nie? Czy wywala tego Shard'a? Wywala to Immortality, bo mój przeciwnik nie jest zbyt bliski. Żeby mi poważnie zagrozić. Oj, chyba się gra zawiesiła właśnie teraz. Nie, czekajcie. Dobra, gra się zawiesiła. Report back the game. Te zawiasy gry są związane właśnie z serwerem, z tym, że jest... nie jest jeszcze w pełni gotowy na większą ilość graczy. Tak jak o tym mówiłem. No w każdym razie mi się jeszcze dzisiaj nie udało zagrać kompletnej gry, która by nie trwała 5 minut. Znaczy, ja starałem się zagrać bardzo szybką grę, po prostu dałem przeciwnikowi wygrać, nie robiąc nic, tylko po to, żeby zobaczyć, jak wygląda ekran końcowy, tak? Więc grałem bardzo szybko, nic nie robiłem, tylko dałem się pokonać AI, tak, żeby zobaczyć, jak wygląda samo zakończenie gry. I to też nie poraża, po prostu jest krótka animacja, informacja o tym, że przegrałeś. Może ekran zwycięstwa wygląda inaczej, ale biorąc pod uwagę niestabilność gry w tej chwili, nie będzie mi dane tego zobaczyć. Okej, okay, myślę, że na ten stream nie ma zbyt wiele więcej do pokazywania. Liczyłem na to, że gra może okaże się nieco bardziej stabilna w wersji PvP, ale okazało się, że tam występuje dokładnie ten sam błąd. Więc może nie będę wam pokazywał gry z rzeczywistym przeciwnikiem, skoro ona i tak się szybko skończy. Zanim się skończy. W każdym razie tak na obecną chwilę wygląda Alpha Hexa. Jak mówiłem, jest to dopiero wersja alfa, nie jest nawet beta, więc jest ona przeprowadzana na bardzo małym serwerze, na małej grupie, na stosunkowo małej grupie graczy. To jest z rzędu kilkudziesięciu tysięcy, rzędu 120 tysięcy, chyba coś takiego, nie? To jest taka ilość. No i na razie to zapowiada się ciekawie, ale chciałbym w końcu zagrać całą grę i móc osądzić. Póki co trudno stwierdzić, jak tu wygląda jakiś metagame, jakie karty są mocne, jakie nie. To się będzie wiadomo wszystko zmieniało. Do premiery gry, no to będzie wyglądało na pewno dużo inaczej. A póki co mam dostęp jedynie do wybranych feature'ów w ramach testowania. Także tak na obecną metę prezentuje się Alpha Hexa. Zbyt
dobrze póki co nie jest, ale to dopiero alfa, więc na pewno wszystko do finalnej wersji będzie dopracowane. A to jak będą postępować prace, będziecie mogli obserwować na moich kolejnych streamach Seksa, na które was już teraz zapraszam. Zapewne za 2 tygodnie postaram się coś zrobić. Zobaczymy, czy wtedy gra się dużo zmieni, czy będzie już bardziej stabilna. I będziecie mogli sami obserwować postępy w Heksie. Także dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, wbijajcie na linki, które powinny być widoczne nade mną, czyli na mojego bloga, YouTube'a i Twittera. Tam znajdziecie wszystkie update'y z mojej strony. I widzimy się na kolejnych streamach. Dzięki raz jeszcze za oglądanie. Na razie.